Cześć Seweryn, fajnie, że mogę z Tobą porozmawiać. Zacznijmy od Twojej przygody z bobslejem. Jak to się stało, że zdecydowałeś się na tę dyscyplinę? Cześć. Jak to się stało, że się zdecydowałem na tę dyscyplinę? Tak naprawdę zaprosił mnie tutaj Bartek Sienkiewicz, któremu jestem bardzo wdzięczny. Spotkaliśmy się na stadionie na AWF-ie na początku roku akademickiego. Tak naprawdę mnie wdrożył w tą dyscyplinę, zaczął opowiadać o swoim treningu, jak to wygląda, bardzo mi się to spodobało. Spróbowałem, pojechałem na test, okazało się, że byłem jednym z lepszych chłopaków na tych testach już. Pierwszy raz próbując trenażera na płaskiej ścieżce i tak wyszło, że zostałem wicemistrzem świata. Jestem ciekawy, jaka była Twoja pierwsza reakcja, Twoja pierwsza myśl, kiedy zobaczyłeś tor bobslejowy i te niesamowite maszyny. Ciekawie, co tutaj się dzieje. Chłopaki się śmiali, że bobsleistą się zostaje dopiero po pierwszym wypadku, my na to mówimy crash, po pierwszym crashu. Akurat miałem to bardzo szybko za sobą, bo w swoim drugim ślizgu miałem swój pierwszy wypadek, swój pierwszy crash. Dlatego lecieliśmy na boku, musieliśmy obrócić boba, a ja mówię, to jest to, po tym wypadku. Niektórzy odpadają, niektórzy nie znoszą tego psychicznie, a dla mnie to było coś fajnego nawet. Ja się cieszyłem, że to bardzo szybko przeżyłem. Więc tak naprawdę ten pierwszy treningi w bobslejowym miałem już na lodzie, więc zostałem zrzucony na głęboką wodę i bardzo mi się spodobało, bardzo. Opowiedz nam o Twoich pierwszych sukcesach w bobslejach i jak przebiegał Twój debiutancki sezon. Mój debiutancki sezon zaczął się od Pucharów Europy. Pierwszym Pucharem Europy był Puchar w Lillehammer. Tak naprawdę zacząłem swoją przygodę w dwójce, ale też przez przypadek, bez też treningów, skakiwania, ani czegokolwiek, zostałem jeszcze powołany do czwórki, co mnie bardzo zdziwiło. Czwórka tak naprawdę też jest innym sportem i to są zupełnie inne odczucia, więc ten debiut w czwórce był też dla mnie bardzo ważny, ponieważ w czwórce widzę tor, w dwójce nie widzę tego toru. I dalej startowałem na Pucharach Europy. Pojawiła się okazja, żeby wystartować na Mistrzostwach Świata Juniorów. Wystartowaliśmy z Aleksem, zdobyliśmy drugie miejsce i wtedy zostaliśmy docenieni i została nam umożliwiony start na Mistrzostwach Świata Seniorów. I pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata Seniorów, zdobyliśmy niestety 22 miejsce, nie do ścisłego finału się nie dostaliśmy, ale to było bardzo cenne dla nas doświadczenie i na pewno jakbym miał zaczynać swoją karierę od nowa, to chciałbym zacząć ją w ten sam sposób. Bobsleje to dyscyplina zimowa, a w Polsce nie ma toru bobslejowego. Jak sobie z tym radzisz? No tak naprawdę to my musimy wszyscy sobie radzić i też inne nacje też muszą sobie radzić z tym problemem, dlatego że musimy trenować za granicą. Wyjeżdżamy na początku października z przerwami drobnymi tygodniowymi, na przykład na święta, wracamy w marcu i to jest też bardzo duży problem w bobslejach, że nie widzimy długo swojej rodziny i cały czas musimy jeździć, krążyć po Europie, po świecie. I tak jak już mówiłem, trenujemy na treningach do zawodów, na development campach i robimy własne swoje zgrupowania, na przykład w Siguldzie, na torze w Łotwie. I tak naprawdę przez całe lato musimy konsekwentnie się przygotowywać mentalnie i fizycznie, żeby móc wziąć udział w zawodach zimą. Seweryn, jesteś sportowcem, ambitnym sportowcem. Aktualnie studiujesz w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Twoje pierwsze dni tutaj? Moje pierwsze dni tutaj. Dokładnie właśnie wróciłem ze zgrupowania na Siguldzie. AWF, bardzo fajna uczelnia, bardzo fajni wykładowcy, na pewno wyrozumiali. Podoba mi się tutaj atmosfera, jaka panuje, ten cały duch sportowy. No i jak główne motto AWF-u, siła, krew, AWF, widać, że tutaj chłopacy i dziewczyny zarówno są dobrze zbudowani, każdy bardzo dobrze wygląda i w tych czasach no, to jest bardzo ważne, żeby dbać o swoją kondycję fizyczną i bardzo się cieszę, że mogę uczęszczać na taką uczelnię. Zgadza się. Zdradzisz nam swoje plany sportowe w najbliższym czasie? Tak, najbliższymi planami właśnie jest start w Pucharze Europy i w Pucharach Świata, na które udało nam się zakwalifikować w zeszłym sezonie. I zobaczymy tam naszą dyspozycję
ten sezon będzie chyba najtrudniejszym sezonem, dlatego że no to już jest Puchar Świata, to nie jest Puchar Europy i będziemy się mierzyć już z najlepszymi. I głównym chyba takim celem są Mistrzostwa Świata Seniorów, w których zobaczymy, czy moja dyspozycja będzie na tyle dobra, że mógł się jak najlepiej pokazać i w ogóle wystąpić na takiej imprezie. Seweryn, trzymamy mocno kciuki, dziękuję bardzo za rozmowę i życzymy powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam, Seweryn Sosna.